niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy odpust parafialny. Przychodzimy, aby wyznać naszą wiarę i nasze przywiązanie do Kościoła, by złożyć hołd tej, która jest naszą Królową i z jasnej góry wspiera nas i prowadzi do swego Syna Jezusa. Thank you.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Bracia i siostry, dzisiaj przeżywamy w czasie tej mszy świętej naszą doroczną, nasze doroczne święto parafialne. Obchodzimy Matki Bożej Częstochowskiej, która jest patronką tej świątyni, tej parafii od ponad 40 lat. Jej polecamy wszystkie nasze sprawy, te wszystkie intencje, szczególnie pielgrzymi, którzy przebyli tą drogę pielgrzymią i których teraz witamy tutaj w naszej parafii, którzy też składają swoje intencje. Te intencje przed chwilą czytane słyszeliśmy, ale każdy z tych pielgrzymów też ma swoje intencje. Tutaj są położone właśnie przed ołtarzem, one też są ogarnięte tą Eucharystią. Wszystko to przez stawiennictwo Matki Bożej polecamy jej Synowi Jezusowi Chrystusowi, który nas gromadzi przy swoim ołtarzu. Przeprośmy Go zatem za nasze grzechy, abyśmy godnie uczestniczyli w Najświętszej Ofierze Chrystusa. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Świętej Marii, Pannie, przedziwną pomoc i obronę.
a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wierny. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Przysłów. Pan nie stworzył swe arcydzieło. Przed swymi czynami od dawna, od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają. I zanim góry stanęły, poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił. Początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiar wód, nad bezmiarem wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał. Gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły. Gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim, mistrzynią. Rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrze, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto Słowo Boże. Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha, Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. I Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie. Proszę siostry, dzisiaj w sposób szczególny jako nasza wspólnota parafialna chcemy oddać cześć Matce Boskiej Częstochowskiej, patronce naszej wspólnoty parafialnej, naszej parafii, tej, która od ponad 40 lat tutaj u nas króluje. Naszymi sercami udajemy się w duchu oczywiście do tego centrum, do Jasnej Góry, gdzie ona od ponad 600 wieków króluje z tego wzgórza. Jest naszą prawdziwą królową. My też to śpiewamy właśnie o tym, właśnie wyrażamy w pieśniach wiele razy królewską godność Matki Najświętszej. Ileż ufności wpływa do serca, gdy wspominamy dzieje jej opiekę nad naszym narodem. Dzieje przecież tak bogate, ale również dzieje tak bardzo trudne. Począwszy od pierwszego naszego hymnu narodowego, można by tak nazwać, Bogorodzicy, z którego słowami na ustach nasi przodkowie wyruszali do wielkich bitew. Poprzez ciemne czasy zaborów, kiedy to nasz naród doznawa tylu łask od Matki Bożej, kiedy to ruszały pierwsze ogólnopolskie pielgrzymki do Częstochowy.
Jan Paweł II w czasie jednej z pielgrzymek, kiedy tam przybył, zawsze bywał na Jasnej Górze, kiedy bywał w Polsce, mówił, że zawsze tam czuliśmy się wolni. I to jest prawda. Te wszystkie nasze trudne dzieje to jednak nie zniszczyły świadomości wolności naszego narodu tam u stóp Matki Boskiej, cudownej Jasnogórskiej, tej, która jest naszą prawdziwą królową. To nie tylko od właśnie, kiedy ogłoszono królową po zaborze szwedzkim, ale ona właściwie jest od początku naszych dziejów Matką Bożą, która jest wplątana, bardzo mocno włączona w dzieje naszej ojczyzny. Ja już to wielokrotnie powtarzałem, właśnie te pierwsze świątynie, Mieszko I swoje małżonce właśnie dedykował świątynię na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, tam gdzie znajduje się nasze seminarium, właśnie Matce Bożej. To są pierwsze świątynie poświęcone jej. Bracia, siostry, my doznaliśmy od niej, doznajemy tak wiele łask przez jej wstawiennictwo, ale musimy pamiętać, że Maryja zawsze kieruje nas ku swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Zobaczmy, mamy tutaj naszą ikonę jasnogórską czy inne ikony. Ona, jeżeli nie ma Jezusa, to przynajmniej ona nosi Go w swoim łonie, pod swoim sercem. Maryja jest tą, która wskazuje na Jezusa Chrystusa. I wielu naszych rodaków odczytywało to bardzo mocno, wiedziało, że przez Maryję możemy uzyskać wiele łask przez Jezusa Chrystusa. Nasz wielki założyciel, kardynał Chlont, kiedy umierał, wypowiedział te prorocze słowa, że kiedy przyjdzie zwycięstwo, przyjdzie to przez Maryję, będzie to zwycięstwem Maryi. I później przecież Jan Paweł II, jego hasło pontyfikatu Totus Tuus, cały Twój, jest to związane z właśnie, to jest element maryjny. Właśnie wiedział, kompletnie oddany był Matce Najświętszej. Bracia i siostry, wielki był udział Matki Bożej w dziejach naszego narodu i mamy jej za co dzisiaj dziękować. I dziękujemy. Właśnie to jest najpiękniejszy moment, kiedy włączamy nasze podziękowania w ofiarę Jezusa Chrystusa. Właśnie Eucharystia jest największym dziękczynieniem, które składamy Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Matka Najświętsza uczestniczy w tym dziękczynieniu. W tym święcie patronalnym naszej parafii przychodzimy do niej, składamy nasze życzenia i ofiarujemy podarunki. Pomyślmy, co dzisiaj my możemy ofiarować Matce Najświętszej z mojego życia osobistego, rodzinnego czy z naszej wspólnoty. Gdyby tak ją zapytać, co by chciała, abyśmy my sami czynili, wtedy na pewno by powiedziała, co dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn wam powie, bo kto prawdziwie kocha Matkę Najświętszą, stara się usłyszeć to matczyne naleganie, by w naszym życiu jej Syn był kimś najważniejszym, by wypełniać wolę jej Syna. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wypełniajcie całą Jego naukę. Maryjność tylko emocjonalna, nie przywiązująca należytej wagi do życia zgodnego z wiarą, może tylko obrażać Matkę Najświętszą. Ona była cała oddana swojemu Synowi. Tak chce, aby właśnie jej, jego naśladowcy też w ten sposób postępowali. Autentyczna maryjność to jednak coś jeszcze więcej. Nikt tak nie kocha Pana Jezusa, nikt tak nie jest Mu i nie był do Niego, dla Niego oddany, jak właśnie Matka Najświętsza Maryja. Otóż oddajemy cześć Matce Najświętszej, staramy się o niej jak najwięcej przybliżać, bo mamy nadzieję, że uda nam się podglądać coś z jej miłości do Jezusa Chrystusa. Na pewno nie potrafimy kochać tak, jak ona kochała, bo ona była z nim najbardziej, jest najbardziej związana. Ale im więcej w naszych sercach będzie łaski Bożej, im więcej będzie zawierzenia się Jezusowi, tym więcej gotowości do ofiary, tym więcej w naszej miłości do Pana Jezusa będziemy podobni do Jego Matki Maryi. Też spójrzmy z drugiej strony. Kto jak kto, ale Pan Jezus z całą pewnością czcił i kochał swoją Matkę jak żaden człowiek na ziemi. Pomyślmy. On, który jest Bogiem prawdziwym, On, który dał przykazania, w tym również przykazanie czci Ojca swego i Matkę swoją, to też kiedy z miłości stał się dla nas człowiekiem i narodził się
z tej jedynej niewiasty wyjątkowej, rzecz jasna podporządkował się swoim własnym przykazaniom. Ukazał też szacunek do swojej matki, swojego przybranego ojca Józefa. Na pewno wypełnią z pewnością te przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Wypełnił je w sposób nieporównywalny, doskonały, z jakąkolwiek miłością, niż każdy inny człowiek. Więc wolno nam się domyślać, że jego miłość do matki jest ukoronowaniem jego miłości do stworzenia, do nas wszystkich i chyba także do stworzeń innych. Przecież siostry, otóż my kochamy Matkę Najświętszą, bo chcemy mieć udział w jej miłości, jaką miał do niej jej umiłowany Syn Jezus Chrystus. A kto kocha prawdziwie Matkę Najświętszą, to jego miłość rozciąga się również na całe stworzenie, zwłaszcza do innych ludzi. Dzisiaj, w tym dniu, kiedy wspominamy Matkę Najświętszą, uroczyście czcimy jej jasnogórski obraz, warto się zastanowić, czy moja miłość do Matki naszego Pana także się rozlewa na miłość do Ojczyzny. Czy ja w ogóle przynajmniej czasami zastanawiam się na tym, w czym powinna polegać moja miłość do Ojczyzny. Bo przecież przez historię wiemy, jak wielu naszych właśnie praojców, matek kochało swoją Ojczyznę. Dzisiaj my powierzamy współczesne dzieje naszej Ojczyzny, bo niemniej ogromne są zagrożenia dzisiaj we współczesnym świecie. Upadł komunizm, ale inne izmy ciągle nam zagrażają. Ona mówi nam, co my mamy czynić. To jest wskazanie. Mamy trwać przy Chrystusie, jako właśnie naszej skale, jako naszym źródle tych zdrowej wody, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. Pamiętamy tę scenę, kiedy właśnie Chrystus mówi do Samarytanki o tym źródle. On mówi, ja wam będę dawał źródło, które nigdy nie wyczerpie się. To jest źródło naszej nadziei. Dlatego gromadzimy się, prosimy, by Maryja uczyła nas, jak słuchać jej Syna i wypełniać Jego wolę w naszym życiu. Amen. Wyznajemy naszą wiarę, wiarę całego Kościoła. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który jest Ojca i Syna zapomnieć przede wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, świat ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On do nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zwanej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, podnosił się Piłatem, został umieszczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak zeznanie słowa i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jezusa Chrystusa, który do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera objawienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w Jeden Święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
za wstawiennictwem Maryi, która uczy nas postawy pokornej służby, zanieśmy nasze prośby przed tron Boga. Maryjo, Matko Kościoła, oddajemy w Twoje ręce posługę Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii i prosimy, wspieraj ich swoją matczyną troską i opieką. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Królowo pokoju, powierzamy Ci kraje, w których trwa wojna i prosimy, by zapanował pokój i wzajemna zgoda narodów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Maryjo, nasza Matko i Królowo, prosimy o Boże błogosławieństwo dla parafian w dniu odpustu naszej patronki Matki Bożej Częstochowskiej. O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Józefa, Klaudii i Nelwi, Mateusza i Weroniki. W intencji dziękczynno-błagalnej w 44. rocznicę ślubu Haliny i Tadeusza oraz 10. rocznicę ślubu Anety i Rubena. W intencjach grupy świętej Rity. O Boże błogosławieństwo dla Pauliny na czas nauki. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Miernik w dniu urodzin. W intencjach pielgrzymów, pielgrzymujących dziś do Matki Bożej. Prosimy o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z prośbą o szczęśliwy zabieg dla mamy i o wypełnienie woli Bożej dla Piotra Adamczyka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Maryjo, Królowo Rodzin, polecamy Ci rodziny naszej parafii. Prosimy o łaskę wzajemnej miłości, wierności i zgody. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Maryjo, Królowo Nieba, polecamy Ci zmarłych, świętej pamięci Monikę, Tomasza, Kamila Pelak, Stanisława Janiszewską, Stanisława Górskiego, księdza Jana Górskiego, Stanisława Kuśnierz, Teda Brodzińskiego, Paulinę Wilżak, Józefa Jędraszek, zmarłych z rodziny Kabatów Janiszewskich, Helenę Jerzego, Piotra Sojeckiego, Kazimierza Musiał, Józefa i Bronisława, Emilię Węgrzyn, Marka i Roberta Sawickich, za duszę w czyściu cierpiące, za Anetę Krzyżanowską, za duszę świętej pamięci Danutę Mikołajczyk, za duszę świętej pamięci Józefa Chodurskiego oraz za zmarłych parafian, prosząc o łaskę nieba dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Maryjo, nasza najlepsza Matko, dopomóż nam dziś przeżywających Twoje święto wiernie kroczyć drogą Bożych przykazań i wysłuchaj wszystkich modlitw naszych pielgrzymów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecamy właśnie te intencje złożone przed ołtarzem Jezusowi Chrystusowi, Synowi Dziewicy Maryi. Różne intencje o zdrowie, błogosławieństwo, potrzebne łaski. Pan Bóg tylko zna te intencje. Niech Chrystus przyjmie je i udziela łask tym, którzy o nie proszą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I w ciszy polećmy też własne intencje, które są Bogu znane. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Ty dałeś nam Maryję jako naszą orędowniczkę. Prosimy Cię, abyśmy wpatrywali się w jej oblicze i umacniali w sobie miłość oraz prawo postawę służby przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech się nie ofiarę sam Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Człowiek wolący, Boże, wejrzy z upodobaniem na modlitwy i dar, które Twoje wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Marii, Matce Boży. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwa, udziela mu pociechy w utrapienia i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, gdy nadejdzie pełen blasku dzień pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg z zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Augustynem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie oradują za nami Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Alena, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak Chrystusowego pokoju.
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. I przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. No jeszcze raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej pielgrzymce, 14 pielgrzymce pod hasłem Eucharystia, centrum naszego życia. Szczególnie Pani Marioli dziękujemy, Pani Iwonie i wszystkim, którzy byli włączeni, siostrze Anny, którzy włączyli się w organizację pielgrzymki i przygotowanie ogniska. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, więc jest specjalna okazja do spowiedzi świętej, całodzienna adoracja i później całonocna adoracja. Spowiedź będzie jeszcze będzie rano i również o godzinie 6. Zapraszamy. 3 września przypada pierwsza sobota miesiąca poświęcona Niepokoranemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Śpiewanie godziny koło 8.30, a po mszy świętej Różaniec. Nadchodzącą niedzielę 4 września po mszy świętej o 1.00 będzie wymiana tajemnic różańcowych. I również w tę niedzielę zapraszamy mężczyzn na wspólny różaniec po mszy świętej o godzinie 11.15 do kaplicy świętego Maksymiliana. I przypominamy, bliżej parafianym jest możliwość zapisu dzieci na lekcje religii na nadchodzący rok szkolny. Przypominamy rodzicom, że każdego roku na nowo należy wypełniać te kwestionariusze. Formularze do zapisu są wyłożone w przedsionku kościoła. Termin zapisu i zakup katechizmów jest do 10 września. Nasz rok katechetyczny, szkolny i harcerski rozpoczniemy uroczystą mszą świętą 11 września w niedzielę o godzinie 11.15. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w swoich uroczystych strojach. A lekcję religii rozpoczniemy 17 września w sobotę o godzinie 10 i 11. Również chrom biblijny zaprasza na studiowanie Ewangelii według świętego Łukasza. Zajęcia rozpoczną się 10 września o 11 w sałce pod aniołami. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia, wielu łask Bożych. Też polecajmy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych parafian, tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światłość wieku i stanowią świeć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I módlmy się przedstawieństwo Matki Najświętszej, pokój na świecie, na Ukrainie i też pokój w naszych sercach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, Królowo niepokolenie poczęta, Święty Józefie, i jeszcze módlmy się do świętego Michała. Święty Michał, spokojnie w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą żołą, a w ogóle Bóg pogromać raczy, pokolenie poprosimy, a wiedzonych jest ich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas gubią już ludzki po tym świecie krążą, mocą Bożą strącić do piekła. Przyjmijmy teraz błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.